Witam Państwa w imieniu Telewizji Zabrze. Zobaczmy, co wydarzyło się w Zabrzu. Zyskał nowy wygląd i mnóstwo atrakcji dla mieszkańców w każdym wieku. A to wszystko w ramach norweskiego mechanizmu finansowego. Park hutniczy, bo o nim mowa, został oficjalnie oddany do użytku. Mi się bardzo podoba i naprawdę tutaj jest bardzo miły czas spędzić z rodziną i właśnie może tutaj nowe przyjaźnie znaleźć i naprawdę nie nudzić się tutaj. Kiedy zobaczyłam to jest normalnie raj dla dzieci i dla rodzin. Jest tak mega przyjemnie, można na szczudłach sobie chodzić, na takiej linie, jest naprawdę dużo zabawy. Naprawdę mi się podoba to zjeżdżanie i mi się podobało puszczali te kolorowe takie waty. Bardzo pozytywne zaskoczenie, bardzo, bardzo dobrze się tutaj czuję i widać, że udało się wszystko. To jest takie bardzo kolorowe miejsce, no i ta przestrzeń jest bardzo fajnie zorganizowana. To jest fajne miejsce w Zabrzu na spędzenie czasu wolnego właśnie z rodziną. Bardzo fajne, brakowało czegoś takiego w centrum. Jest bardzo fajnie, jest bardzo dużo atrakcji i można tu przychodzić z rodziną. Która strefa tutaj Ci się najbardziej podoba? No to zdecydowanie z tą wieżą i z tą zjeżdżalnią. A jak dzisiejsze wydarzenie? Fajnie to jest zrobione, jest tak przyjemnie, tak muzyka jest taka fajna. Bardzo fajnie, super ten plac, bardzo fajny. Ale co Ci się tak szczególnie podoba? Szczególnie ta zjeżdżalnia, jest bardzo fajna. A Tobie? No wszystko jest fajne. Miejsce bardzo fajne. Z budowli najbardziej mi się, jeśli już, to budowają huśtawki i tyrolka, a z rzeczy to trójkołowce i pogo. Czyli jest generalnie co tutaj robi? Tak, nie ma nudy. Park, na który mieszkańcy bardzo długo czekali. Przede wszystkim czekały dzieci. W tej wyjątkowej przestrzeni, w tym pięknym starodrzewiu udało nam się wkomponować wiele urządzeń dla dzieci, dla młodzieży, ale też dla seniorów, dla każdego coś miłego. To projekt, który zrealizowaliśmy dzięki środkom norweskim. Projekt, tak jak widzimy, był bardzo duży. Jest na na powierzchni 3,5 hektara. Mamy różne strefy tutaj, tak jak widzimy. Za mną jest strefa zabaw. Mamy też strefę wodną, strefę dla psów, wybieg i mamy też strefę chilloutową. Koszt inwestycji to jest niecałe 10 milionów. Prace trwały 8 miesięcy. Ten park będzie dostępny dla mieszkańców Zabrza przez cały rok. Ma na celu uhonorowanie działań profilaktycznych i terapeutycznych realizowanych na rzecz mieszkańców Zabrza. Już po raz kolejny konkurs Profilaktyk Roku został rozstrzygnięty i poznaliśmy jego laureatów. Uroczysta gala z tej okazji poświęcona była również jubileuszom 3 instytucji w naszym mieście zajmujących się profilaktyką i leczeniem uzależnień. Opisać w krótkich słowach ich działalność to zadanie niełatwe. Za 3 ważnymi jubileuszami tych instytucji kryje się wieloletnia pomoc tym, którzy potrzebują wsparcia. Od 25 lat taką pomoc niesie Ośrodek Profilaktyki i Leczenia Uzależnień. Był to czas rozwoju ośrodka, rozwoju zespołu, rozwoju koncepcji leczenia. W tym okresie bardzo wiele się zmieniło od dyrektywności. Zmierzyliśmy w kierunku większej liberalności. Staliśmy się bardziej otwarci na potrzeby naszych pacjentów, na to, by nie była tylko jedyna metoda pomagania. Wiele wyzwań podjęto także podczas 30 lat istnienia Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Moim zdaniem zrobiliśmy wszystko, co było do tej pory możliwe, czyli zapewniamy pomoc na każdym odcinku, gdzie ona jest potrzebna. Jeżeli ktoś chce tylko skorzystać z pomocy, bo jest uzależniony od alkoholu, od narkotyków, to mamy profesjonalne lecznictwo,
mamy mnóstwo punktów konsultacyjnych, mamy mnóstwo stowarzyszeń, które potrafią pomóc. 30 lat działalności ma za sobą także Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich Nowe Życie. Początki były ciężkie, wiadomo. Człowiek się wdrażał, pomagaliśmy wszystkim uzależnionym, którzy się do nas zgłosili. I nie tylko uzależnionym, bo współuzależnionym również i ich dzieciom. I nadal to robimy. Ci, co chcą, wychodzą z tego nałogu i wszyscy się bardzo z tego cieszymy. Podczas uroczystej gali wyróżnieniem Profilaktyk Roku 2023 uhonorowano kolejnych laureatów. Otrzymali je w kategorii indywidualnej aspirant Adam Strzotka za różnorodne działania profilaktyczne skierowane do dzieci, młodzieży i dorosłych oraz Paweł Babicz, kierownik schroniska dla bezdomnych mężczyzn, za kompleksową pomoc i zaangażowanie oraz odpowiedzialność za swoich podopiecznych. Ja jestem naprawdę bardzo, bardzo zszokowany, zaskoczony, nie wiem jak to nazwać, nie spodziewałem się tego naprawdę. Przede wszystkim odczuwam bardzo wdzięczność. To na pewno staramy się właśnie przeciwdziałać nawrotom przede wszystkim osób uzależnionych do alkoholu, bo pracujemy z osobami bezdomnymi, których jednym z powodów bezdomności jest po prostu uzależnienie, chociaż często sami tego nie przyznają. Jest to ogromne wyróżnienie, wielki zaszczyt. To jest zaszczyt, który jednocześnie motywuje mnie do dalszej pracy, do kontynuacji mojej pracy w zasadzie, do dalszych wysiłków na rzecz naszego społeczeństwa, na rzecz poprawy też bezpieczeństwa. W kategorii zespołowej tytuł Profilaktyk Roku 2023 trafił do przedszkola nr 47 imienia Janusza Korczaka. Emocje niesamowite, no oczywiście, no. Nie spodziewałam się. Jesteśmy pierwszym i jedynym przedszkolem w Zabrzu, które zostało w ten sposób wyróżnione. A myślę, że profilaktyka no, na co dzień towarzyszy przedszkolakom i wszystkim, którzy pracują w przedszkolach. Nas jednak ktoś zobaczył, docenił i jest nam niezmiernie miło z tego powodu. Przedsięwzięcia w zakresie profilaktyki i polityki społecznej to zasługa wielkiego zaangażowania osób i instytucji, jak również ich współpracy z miastem, które koordynuje te działania. To wszystko pokazuje, jaka szeroka jest ta przestrzeń, w której zauważamy problem, w której chcemy wychodzić naprzeciw tym, którym w życiu może trochę się nie udało, trochę pogubili się, może nie wytrzymali napięcia, dlatego z wdzięcznością patrzę na wszystkich tych ludzi, którzy są gotowi nieść pomoc drugiemu człowiekowi. Doskonałą okazją do zaprezentowania swoich umiejętności przez młodych piłkarzy, a także do integracji wspólnej zabawy był turniej Sparta Cup, w którym udział wzięło blisko 100 zawodników. Piłka nożna to jest praktycznie całe moje życie. Bardzo kocham grać w piłkę. A ty dlaczego uprawiasz piłkę? Mam tak po dziadku, bo dziadek kiedyś był górnikiem, ale po pracy się zgrywał z kolegami i grał w piłkę nożną. Postanowiliśmy jeszcze przed rozgrywkami lig młodzieżowych zorganizować turniej przy patronacie pani prezydent. Udało się to, pogoda nam dopisała zespołów rywalizujących w kategorii 2013 rocznika, 14 było 6, czy jest 6. Gramy systemem pucharowym, rodziców w związku z pogodą, która dopisała dość sporo, przybyło nas na stadion, dziś tylko możemy się z tego powodu cieszyć, że obieg na Mikulczycach ponownie zaczyna żyć. Oczywiście jest fajna jakby no turniej, no i chcieliśmy po prostu wziąć udział, dlatego że kochamy ten sport i lubimy go. Lubię piłkę i no fajnie sobie poszerać bramki. Można się fajnie pobawić, no i spotkać z kolegami. Mamy formę dzisiaj i no dużo meczy wygrywamy i możemy wygrać cały turniej. Wspaniały turniej na boisku, gdzie trenowali zawodnicy, którzy ostatecznie zasilali różne drużyny i to jest ogromna, ogromna radość. Była rywalizacja, ale przede wszystkim była doskonała zabawa. Widzieliśmy, ilu młodych zawodników potrafiło wykazać się umiejętnościami, no i oczywiście wygrali najlepsi. Gwarek Zabrze górą, ale myślę, że wszyscy byli po prostu wspaniali.
Nowoczesna hala gimnastyczna przy ulicy Płaskowickiej po raz kolejny wypełniła się zawodnikami z różnych stron kraju, którzy wzięli udział w indywidualnych mistrzostwach Polski w gimnastyce sportowej. To było prawdziwe sportowe święto. Najlepszych gimnastyków i gimnastyczki z całego kraju można było podziwiać w Zabrzu podczas indywidualnych mistrzostw Polski w gimnastyce sportowej. Po kilku latach mamy w jednym miejscu najważniejszą imprezę w Polsce, czyli Mistrzostwa Polski, Tauron Mistrzostwa Polski w gimnastyce sportowej kobiet i mężczyzn. Staramy się zrobić wszystko, żeby odbudowywać polską gimnastykę, żebyśmy za 4 lata mieli pewne nominacje olimpijskie. No ale przede wszystkim jest miło tutaj gościć Zabrzu, no bo jest tutaj piękna hala do gimnastyk sportowych i grzechem byłoby nie korzystać. Także jesteśmy tu zawsze, myślę, mile widziani, a też lubimy tutaj przebywać. W układy mniej więcej weszliśmy już 6 tygodni przed startem, ale sam proces wcześniej przygotowań był bardzo ciężki i długi i jestem podekscytowana tutaj, że mogę teraz dzisiaj wystąpić i zaprezentować to, co ćwiczyłam przez ten czas cały. Co powiecie o tych dzisiejszych zawodach? Fajne są? Tak, bardzo mi się podobało. A co najbardziej? Ta rywalizacja i też to, że tutaj każdy się wspiera. Nie ma takiej niechęci do osób. Każdy się wspiera, każdy sobie kibicuje. Taka rodzinna atmosfera. Uważam, że to jest spoko impreza tak naprawdę, bo jest ich mało po prostu w Polsce i ogólnie tych zawodów jest mniej niż w innych dyscyplinach, więc miło jest przyjechać i jednak rywalizować. Dla nas to takie przygotowanie się do większych zawodów. Między innymi na jakieś międzynarodowe zawody. No i tutaj się przetestowaliśmy i zobaczyliśmy, jakie są nasze możliwości. Czym jest dla Ciebie gimnastyka sportowa? Kariera, całe życie. Dla mnie to tak. Zaczęłam trenować od 6 lat. Już trenuję 11 lat. No i najpierw to było jak WF, no a teraz to więcej takie profesjonalne. Byłam zapisana na gimnastykę w wieku 3 lat i wtedy chodziłam bardziej rekreacyjnie. A od pierwszej klasy zaczęłam bardziej wyczynowo trenować. A u Ciebie? Ja najpierw chodziłam też na artystyczną, a potem przeszłam na Wisłę właśnie. Ten rok zapowiada się z samymi takimi sukcesami i imprezami, ponieważ Polski Związek Gimnastyczny założył w swoim rozkładzie, kalendarzu, że te wszystkie zawody z kalendarza sportowego będą odbywać się w Zabrzu, tu na tej nowoczesnej hali. Placówka jest prawdziwą kuźnią młodych talentów. To są gimnastycy, nasi gimnastycy, którzy trenują od pierwszej klasy, są uczniami mojej szkoły. W klasach 1-3 mamy ich ponad 130. Oni realizują pasje i marzenia, ale starsze, czyli juniorki i seniorki, a seniorka to już 16-latka, są w liceum, 12 liceum u nas, wchodzącym w skład zespołu. Bardzo się cieszymy, że potwierdzamy cały czas naszą wysoką pozycję, jeśli chodzi o gimnastykę sportową. Przyjechali zawodnicy najlepsi z całego kraju, wiadomo, są to Mistrzostwa Polski, ale też i przyjeżdżają dlatego, że mamy jeden z najlepszych obiektów przystosowanych właśnie do takich imprez. Powstał kilka lat temu przy ogromnym zaangażowaniu środków miasta, ale także dotacji z Ministerstwa Sportu i bardzo się cieszymy zarówno z obiektu, jak i z tego, że możemy organizować takie fantastyczne zawody. Na dzisiaj to już wszystko, co dla Państwa przygotowaliśmy. Dziękuję za uwagę i życzę miłego popołudnia.